a nie byłem pewien co, jak Piotr po prostu B4 zagra. Nie, wydawało mi się, że ta pionkówka będzie wygrana. Nie no, ale dramat, 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 dramat. Realizacja przewagi to jest dramat. Katalon, powiadasz? Zastanawiam się, czy będę w stanie przejść do wariantu, który ewentualnie chciałbym grać. Chyba tak. Także zagram w ten sposób. No nie no, co jedno tempo, no to wszystko się zgadzało, nie? Dobrze policzyłem, no. Ale sam mówisz, że Katalon jest słaby. Kiś piona. No ja wiem, tylko że to w dobrej kolejności trzeba to kiszenie piona dostać, tak? To też nie jest takie, że bierzesz piona i nara, tak? Katalon jest podejrzany, tak mogę powiedzieć. No widzicie, on nie chce tego C4 zagrać. Nie chcę, żebym mu wziął tego pionka. Dobra, to zagrajmy chociaż coś zabawnego. Dogrywkę jak coś, to gramy na buleta 1 plus 1. Białymi, tak, tak, białymi jest podejrzany, oczywiście. Tam raczej przewagi to nie ma. Ale szkoda, bo tam jakby poszedł ten wariant z C4. Ale zabawa, To tam mam dobre opracowanka. Tylko musi ten wariant siąść najpierw. Ale zabawa, no ja wiem, że wy lubicie jak ja cierpię, to ja wiem, że wy się tu cieszycie. Aj, bez sensu, za szybko zagrałem. Znaczy dobra, no nie ma sensu, ale, znaczy nie jest źle, ale powinienem się zastanowić. A4 chciałeś grać po B5? Nie wiem o czym mowa. 80 widzów, znaczy no też się tak zastanawiam, skąd się tyle ludzi wzięło. Ale ostatnio było sporo analiz, był ten Twitcha event, Komodo, także się trochę nazbierało pewnie stąd. Także oczywiście bardzo mnie to cieszy. Bardzo mi miło z tego powodu. No, rozbiję. Ale nie no, za tą drugą partię, co normalnie, nie wiem. To dramat. Ogólnie szachy teraz zyskują jakoś na popularności. Tak, bo się robi ta moda na szachy. Mymek Dota nie od Kacpra, ponieważ w środę jak streamowaliśmy we dwóch, to mieliśmy chyba po 80 widzów. Chyba... A, no to w sumie ciekawe. No nie wiem. Ale nie, bo zazwyczaj jak streamujemy we dwóch naraz, to mamy tak 30-40 widzów. To teraz jest 1/4 widzów za dużo. Na A4 chciałem zagrać wieża B8. Nie mówię, że to dobre, ale tak chciałem. Wiadomo, tutaj konik E5 grozi. Oczywiste. Pytanie, czy na pewno grozi, tak liczę. W
W sumie chyba nie grozi, bo robię roszadę, koń e5. Tu mam bije. Lub skoczek bije. A, on jeszcze gońca na c1 ma. Zapomniałem. No tak wygląda, jakbym mógł zrobić tą roszadę, ale nie jestem przekonany w 100%. No ale dobra, w sumie co mam innego grać? No jak nie zrobię roszady, to i tak będę miał kibel. Z Mariancello nie planujesz jakiejś gierki? Znaczy, nie no, raczej średnio bym miał frajdę z takiego meczu. Czy myślisz, że są realne szanse, że Jan Krzysztof Duda zostanie mistrzem świata? Są. Znaczy, Melek to ja widziałem, tylko problem był taki, że ja się zastanawiałem, co powierza D2 będzie. I to było problematyczne. No dobra, teraz ewidentnie już grozi to, czego się spodziewaliśmy. Także ewidentnie należy gdzieś skoczka ewakuować, żeby ten problem, który ustaliliśmy, rozwiązać. No nie widzę mądrzejszego odejścia niż tutaj z planem przestawienia w ten sposób. Polska potrzebuje mistrza z prawdziwego zdarzenia. No kurde, ty, bo za takie coś to banik poleci. A Kiba był mistrzem z prawdziwego zdarzenia. Takich herezji proszę tu nie głosić. W klasyku zagrał ci ktoś kiedyś Albina? Tak, w Polanicy w 2015 roku Kuba Suliborski i zremisowaliśmy. Nie, czy w 14. 14 chyba. No ale kiedy to było? No chopie, no ale w międzyczasie dwie wojny się przetoczyły przez Polskę. Komuna. Chociaż komuna to akurat pomogła szachom chyba, co ciekawe. Także ciężko stwierdzić. No są plusy i minusy, nie? Są plusy i minusy, jak to zwykle bywa. Zagram H6, bo zdaje mi się, że przeciwnik chciał goniec G5 zagrać po koń D5. A ja bym nie chciał, żeby mi tak zagrał, dlatego H6. Taki mam tutaj plan. Nie no... Ale jaki ja jestem na siebie zły, to sobie nawet nie wyobrażacie tą drugą partię. Kruci jest na czacie. Kruci, mam nadzieję, że wiesz, że trzeba by tą końcówkę wyciąć, bo to idealnie na YouTube'a się nadaje. Pouczające momenty z partii, jak nie realizować przewagi. Nie, no ale wiesz, szachiści mieli dobrze za komuny, tak, znaczy mieli dobrze w porównaniu do reszty, tak. Zresztą, nie wiem czy zauważyliście, ale na przykład, dlaczego na Ukrainie tak chętnie tryhardują dzieciaki? Bo dla takiego Polaka pojechać gdzieś tam, nie wiem, do Niemiec, czy tam do Czech, czy na Słowację, no to kurde, no prawie to samo, nie? Co u nas, tylko po innemu gadają. A dla takiego dzieciaczka z Ukrainy pojechać, nie wiem, do Czech, to jest kurde, tam przywiezie, nie? Dwie beczki piwa tam i przez miesiąc za to będzie żył. No wiecie o co chodzi, jest całkowicie inna frajda z wyjazdów zagranicznych niż dla nas.
Bo generalnie wiadomo, że tam się nie lata co miesiąc na Teneryfę, ale jednak ludzie dosyć często za granicę jeżdżą. No a ci Ukraińcy to mają bardzo utrudnione, a szachiści to mogą śmigać w tej weftę. Znaczy, prawda jest taka, że teraz to zewsząd masz chwila, moment i jesteś gdziekolwiek chcesz, tak? Dobra, jeżeli tu nie wchodzi jakaś taktyka, a wydaje mi się, że nie wchodzi, to mogę zagrać C5. No to zaczyna mi się podobać moja sytuacja. Chociaż może niekoniecznie to było takim dobrym pomysłem. Może niekoniecznie się z tym pośpieszyłem. To przyznaję rację. Nic nie mają. No mają utrudnione, bo jak zarabiasz, nie wiem, tam ile, $100 miesięcznie, czy $150 miesięcznie, no to masz utrudnione podróżowanie, tak? Nie chodzi mi o to, że granica jest problemem, tylko że kasa jest problemem, tak? Aj, tu konik E5 wpadnie bardzo, bardzo złośliwie. Ponieważ po hetman B6... Boże, co ja chciałem powiedzieć? Po hetman B6, skoczek E5 chciałem wieża D8 grać, ale nie będę mógł grać, bo mi tu będzie wisiało. Pytanie, czy mogę sobie pozwolić na zagranie z drugiej strony. Hetman E7, wieża D1. Tutaj... Bitki, 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 koń E5. Koń E5 nie będzie problematyczne, bo wtedy zagram F6. I jak przeciwnik zbije na B7, to teoretycznie goniec D6 nie powinno być, rozwiązaniem problemów. No tak średnio mi się to zaczyna podobać. Tak mam spore wątpliwości co do tej sytuacji. No dobra, no ale tak prawdę powiedziawszy, czy tu w ogóle jest jakaś groźba? Kurde. No B4 to jest problemem w ogóle. Dobra, nic, no to idziemy tutaj. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Szachista plus, no ja myślę, że tak z 1500 na szachistów to trzeba by dać, przecież to tyle dobrego szachiści dla społeczeństwa robią, a społeczeństwo co? No, to jest pomysł, trzeba by... Trzeba by przemyśleć taki projekt, bo to jest poważny problem. Wydaje mi się, że mogę wieża D8, ale nie jestem przekonany. Dobra, bo na czas przegram. Trzeba przyspieszyć. Jak coś, to w sumie by było, by był rewanżyk, to jeszcze więcej emocji. Chociaż do 22:30 mamy się wyrobić, to
No dobra, trudno. Gramy w szachy. W sumie nie do końca bym chciał przejść do końcówki skoczek versus goniec, bo jednak przeciwnik tutaj wolniaka będzie w stanie zrobić, co oczywiście dla mnie będzie kłopotliwe. No a w sumie on hetmanem może chcieć odbić. I wygląda to wysoce kiepsko dla mnie. No dobra, dramatu może nie będzie, ale... No dobra, jednak tym. Dobra, tak nie bardzo mam wenę na tą sytuację. F6 mnie tu kusi. A to wieża D7 dostanę. A nie dostanę. Dobra. Wygląda to bardzo podejrzanie. A co za tym idzie, najpewniej jest to niedobre. No ale zaryzykujmy. To ja w ogóle coś czasu nie ogarnąłem. Nie wiem, czemu tak mi wolno ta partia poszła. Oczywiście jak coś, to tutaj widły... Oj, wideł nie ma, tak? W razie co, to się broni. Na końcu 6 też oczywiście cały czas miałem ten motyw. A dlaczego ty znów masz 55 sekund, a oponent 6 minut? No bo ja myślałem 5 minut więcej. Proste pytanie, prosta odpowiedź. A jaki w ogóle był wynik Kacper versus Mateusz? Bo wiem, że dogrywki chyba grali, ale w sumie potem nie zobaczyłem, jaki był wynik. Kurczę, on ma skoczka, no te skoczki to są straszne złośliwce, a ja tu jeszcze białe pola sobie osłabiłem. A co to za meczyk? No to jest meczyk 4 partie po... A są gdzieś ostateczne wyniki tego Twitch Rivals? Wiesz co, Robert, jak Roberta poprosisz, to ci podeślę, bo Robert podsyłał. A to jest meczek z Mateuszem Bobulą, 4 partie, 10 minut plus 5 sekund. To jest czwarta partia meczu i ostatnia. Dobra, nie wiem, chyba tutaj jedynie mogę. Jedyna szansa to H5. Przecież obiektywnie to on tu pewnie może... A nie, bo na F2 mówi... O, to całe szczęście, że mu na F2 wisi, bo jakby nie to, to... A nie, wisi mu! Kurde, bo widły są.
Akurat na C8 musiałem tą wieżę postawić. No kurczę blade. Nie wiem, spróbuję się zaktywizować. Najpewniej to prowadzi po prostu do szybciej porażki, ale... No chcę się coś... poczarować. Chcesz... Nie, no to jest przegrane, no nie oszukujmy się. To jest po prostu przegrane. Aj, tu konia mi przerzuci na F5. Dobra, koniec. No jeszcze coś będę świrował, wiadomo, no poddać się nie poddam, tak? No mata chyba nie ma. Z nastawieniem na chyba nie ma. Bez jaja, rzeczywiście tak może mi wjechać po prostu i koniec partii jest. A nie może, bo jeszcze wieża D3. Detchnąłem. Ja to pewnie jakieś wieża C7 jest wtrącenie czy coś i przegrywa. Nie, to musi być przegrane, tylko ja jeszcze nie wiem w jaki sposób i on jeszcze nie wie w jaki sposób, ale obaj wiemy, że to jest przegrane. To wiemy obaj. Tylko jeszcze nie wiemy jak. No, wziąć muszę, tak? Bo inaczej to na pewno przegrywam. Szczerze mówiąc... Czekajcie, czy ja tu mata nie... Jeszcze nie dostaję mata. Nie no, ale on tu pójdzie, no nie no, to musi się skończyć mat. Ja nie mam tym królem gdzie uciekać i to jest kłopot. No tutaj nie miałem nic innego, więc muszę. Ponownie nic innego nie miałem. Dobra, koniec. No niestety, tutaj był szach i nie mogłem królesać, bo z szachem dorabiał, także byłby pierwszy. No dobra, to lecimy w takim razie z dogryweczku.